Hej wszystkim, z tej strony Martyna. To mój pierwszy film, jakby już raz, dwa, prawie trzy dni po moim osiągnięciu pełnoletności i chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, które od Was dostałam. Jestem taka szczęśliwa, że tyle osób chciało mi te życzenia złożyć i wszędzie Wasze komentarze. Po prostu, powiem Wam szczerze, to były najlepsze 18 urodziny, jakie mogłam sobie wymarzyć. Nie chodzi tu tylko, wiecie, o imprezę, o znajomych, o prezenty, o wszystko. Po prostu najlepsze 18 urodziny w moim życiu i były też najlepsze dzięki Wam. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mam Was i mam nadzieję, że będę Was miała jeszcze dłużej. Pewnie w tle Wam wstawię zdjęcie, jak na swojej 18 wyglądałam. Możecie pisać, czy w miarę, czy nie. No i co? No chciałam po prostu, żebyście wiedzieli, że te wszystkie życzenia obojętnie mi nie przeszły. Powiem Wam, że już po którejś z kolei leciały mi nawet łezki, bo powiem Wam szczerze, że nigdy tyle osób nie życzyło mi wszystkiego najlepszego. Nigdy po prostu jakoś tak, może nie mam znajomych. W każdym razie, no, dowartościowaliście mnie tak bardzo, że muszę Wam za to podziękować. Nie mam dla Was niestety żadnej nagrody, nad czym ubolewam. Bo nawet się szczerze nie spodziewałam, że to tak będzie wyglądało, że wow, że tyle z Was będzie chciało złożyć mi życzenia i to w taki sposób, że na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, w prywatnych wiadomościach, na Discordzie, Wasze fanarty, no po prostu przepiękne fanarty, łzy mi lecą, dziękuję bardzo Wam za wszystko i mam nadzieję, że następne lata spędzimy również razem, mimo problemów, mimo przeciwności. Mimo szkoły i mojej niestety przyszłości, mam nadzieję, że spędzimy ze sobą jak najwięcej czasu i kocham Was wszystkich i dziękuję Wam bardzo. No i tą kochaną moją liczbę ponad już prawie 6 tysięcy, no prawie 7 tysięcy widzów będę pamiętała chyba do końca życia, bo to jest ten okres, gdy naprawdę wow, ja Was czuję po prostu z każdej strony i jestem z tego powodu tak szczęśliwa, że mam kogoś, z kim mogę praktycznie pogadać, kto mnie słucha i kto mnie lubi. Dziękuję, bo pomagacie mi praktycznie we wszystkim, to jest taka trochę moja mini terapia. Nie jestem na nic chora, czuję osobiście, że wcale nie jestem takim złym człowiekiem, jak mi się wydawało przez całe życie. No i kończąc tym, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i życzę Wam jak najlepszego roku wszystkiego. Za te wszystkie życzenia, które mi powiedzieliście, mam nadzieję, że Wam się spełni stokrotnie. Albo lepiej, 18-krotnie. Na razie.